W 1952 roku 14 listopada o godzinie 6 nad ranem na Kubie zawitał pewien tajemniczy, europejski wojskowy. Tylko garstka wybranych wiedziała, kim jest owa osoba i jakie ma zamiary. Był to wysoki rangą oficer KGB, który miał być tak zwaną wtyką ZSRR. Był ojcem rosyjskiego generała Wasyla Ipanienkowa i kubańskiej sekretarki Marii Alvarez del Pano. Nazywał się Jesús del Álvarez Ipanienko. Ten elegancko ubrany gentleman, według osób, które mu towarzyszyły przez cały pobyt w Hawanie, uważany był za prawdomównego i pomocnego człowieka. Lecz jak przystało na wysokiego rangą oficera rosyjskich służb specjalnych, był dwulicowy i skrywał swoją drugą osobowość i cele. W pierwszym odcinku prawdziwej historii, prawdziwych faktów, odsuniemy kurtynę tajemnicy. Udało nam się dotrzeć do dwóch zdjęć Jesusa z tamtego okresu. Z naszych informacji, są to jedyne grafiki dostępne publicznie. Pomimo tego odszukanie ich było zadaniem niezwykle trudnym. Wiele informacji i zdjęć jest utajnionych przez rząd Federacji Rosyjskiej do roku 2050. Jednakże, w dalszej części materiału pokażemy Państwu kilka materiałów udzielonych nam przez anonimowego informatora. Na tych zdjęciach widoczny jest Gaworow P. Był sekretarzem i najbliższym współpracownikiem Ipanienki. W 1954 roku zaginął w tajemniczych okolicznościach. Uważa się, że został zabity i zutylizowany przez Ipanienkę, gdy Gaworow dostał się do jego tajnego biura i przejrzał jego dokumenty dotyczące wszystkich jego pracowników w hawańskiej placówce. Lądowanie Ipanienki wzbudziło spore zainteresowanie lokalnych mieszkańców. Natomiast władze starały się jak najbardziej ukryć jego przybycie. Specjalnie wybrano wczesne godziny poranne na lądowanie Rosjanina, jednak kilkoro ludzi widziało Ipanienkę na swoje oczy. Dotarliśmy do jednej z niewielu osób, które nadal żyją i widziały Ipanienkę oko w oko. Oto relacja tej osoby. A tu do Czerczyk, tam uciepka, poszli uciepku, czyli 3 miesiące. Нас привезли в Ташкент, аэродром Гудель, военный аэродром. Оттуда нас самолетом, и мы учебка же, поехали на стрельбище, там, прыгать в парашют, ну, как обычно. А тут по тревоге подняли, и мы в Ташкент, не поймешь, что тут теперь, как тут теперь, там привыкли, что... А тут нас в поле бросили, и вот там устраивайтесь, ставьте палатки, там полевая кухня, обустраивайте территорию. И целый полк там был. И вот я попал в батальон сопровождения. Дедовки была. Ну, сержанты гоняли. А там он... Мы же первые. Наш призыв самый первый был. Там не было дедовщины. Вы там, получается, сколько времени пробыли? 1 год и 7 месяцев, пока ранение получил. В Афгане? Да. Jedyny zachowany materiał z Ipanienką. On i jego znajomy wychodzą po całym dniu pracy na wódkę do baru z Lopy Joes na wódkę. Co ciekawe, ten człowiek zmarł przez zatrucie cyjankiem potasu. Odnaleziono go martwego w toalecie. Władze szybko uciszyły sprawę. Wcześniej wspomnieliśmy Państwu o jego biurze i teczkach o współpracownikach. Wszystkie akta zawierały około 1400 stron. Cała zawartość dotyczyła 5 osób, które miały bezpośredni kontakt z Jesusem.
Po wyjeździe i panienki z kraju, policja natychmiastowo przejęła budynek i bezzwłocznie spaliła całą teczkę. Do dziś słychać głosy, że władze próbowały ukryć jego działalność i nie dopuszczać tego do opinii publicznej. Como se sentirá cuando venga, a lo mejor necesita un descanso, pero bueno, espero verlo junto conmigo en esta batalla, creo que va a ser un buen refuerzo. Él es un agente brillante, muy comprometido, por supuesto, como los cinco, con la revolución, con el proceso que estamos construyendo. ¿Cómo es su relación con Cuba? Por los medios que sea. Y todo el mundo sabe que en ese cambio de relación están los dos casos. Está el caso de Gross y el de los cinco. Esto no es un secreto. Y a mí no me gustan, sobre todo en condiciones en que se crean por necesidad ciertas desigualdades entre las personas que hacen que los más desfavorecidos vivan en una precariedad que antes no conocimos. Un diagnóstico de la realidad cubana y estemos tratando de adaptarla a las nuevas circunstancias sin perder la brújula y lo que queremos. Envenenada la política de la ciudad, la gente común, donde quiera, siempre es agradable tratar a la gente. Y en Miami no fue distinto. A mí me gustaba de Miami la diversidad cultural latinoamericana. Eso me gustaba bastante. Y bueno, tal vez pudiera decirte que extraño eso también. Tajemniczą personą zamieszaną w to wszystko był Nigeryjczyk Edigban Ubunagba. Był łącznikiem pomiędzy Hawaną a Moskwą. Jednocześnie był szpiegiem dla Ipanienki i jako jedyny nie stracił życia podczas czystki na bliskich współpracownikach. Niestety nie znamy tożsamości pozostałych osób, które zostały zamordowane z ręki lub polecenia Ipanienki Edigban Ubunagba. Wiemy jedynie, że posługując się sfałszowanymi dokumentami, zbiegł do Stanów Zjednoczonych, gdzie niewidzialna ręka władzy ZSRR nie sięgała. Nie wiadomo, co się z nim dzieje dzisiaj, jednakże chodzą słuchy, iż zmarł w 1999 roku w wieku 75 lat. Dalsze losy Ipanienki nie są znane. Tak jak reszta wrażliwych dokumentów i danych, i jego pełna biografia jest utajniona. Ten materiał jest najbardziej obszernym i pełnym źródłem informacji na temat tego zbrodniarza. Krążą plotki, że Jesús Ipanienko powrócił do ZSRR, aby ubiegać się o stanowisko pierwszego sekretarza kraju. Jak widzimy, jego plany przeszły w niwecz. I dobrze. Nie wiadomo, po jakich torach potoczyłaby się historia świata, gdyby degenerat pokroju Jesusa dotałby stołek przywódcy największego państwa świata. Dziękujemy za uwagę i czas poświęcony na oglądanie tego programu. Ja jestem Kozik Paisto, a to był program Prawdziwa Historia, Prawdziwe Fakty. Do zobaczenia.